funkcjonowaniem tych akcji w latach 70. Tutaj wróćmy do historii akcji Kisze. Historia Kisze jest też bardzo ciekawa, dlatego że ta spółka została sprzedana jakieś 2-3 lata przed wybuchem wojny. Ona była niemiecka. Została sprzedana amerykańskiej firmie Silesian American Corporation, w skrócie SACO, z Wilmington w stanie Delaware. Jej kapitalizacja przed wojną wynosiła 170 milionów złotych. To były gigantyczne pieniądze, jak na tamte czasy. To był taki śląski, ta firma to był taki potentat przemysłowy na Śląsku. Tak, absolutny potentat, absolutny, spółka, która dominowała na Śląsku. Do niej należały, tak jak już mówiliśmy, kopalnie, fabryki, domy, cały konglomerat miejski związany z funkcjonowaniem de facto Śląska. I po wojnie ten majątek został znacjonalizowany, ale na mocy postanowień układu z 16 lipca 1960 roku, zawartego między rządami USA i PRL-u, firmie tejże, o której wspomnieliśmy, Silesian American Corporation, przyznano odszkodowanie za znacjonalizowane mienie, między innymi spółki akcyjnej Kisze. Amerykanie dostali wtedy w sumie 40 milionów dolarów, płatne w 20 ratach. 80% tej kwoty dotyczyło akcji Kisze, więc w sposób formalny i absolutnie niezaprzeczalny majątek tej spółki w sposób legalny należy dzisiaj i należał zawsze do polskiego państwa. Tymczasem nagle w 2005 roku kilku panów, wiedząc o tym, że pan Kowalczuk ma te akcje, przybyli do niego i je kupili. Ciekawe jest to, że ten człowiek w ogóle miał te akcje. Skąd on je miał, tak? Skoro te akcje zostały przekazane przez stronę amerykańską, stronie polskiej. I te akcje powinny być zdeponowane w Ministerstwie Finansów. No tak, ale wiadomo, że rynek kolekcjonerski rządzi się troszeczkę innymi prawami. Nie? No tak, i tutaj jest legenda, która głosi, że bardzo pokaźny transport akcji archiwalnych, przedwojennych, zdeponowanych w Ministerstwie Finansów pewnego razu został odesłany do papierni w Konstancinie w celu zniszczenia. Tam były takie specjalne maszyny, które mieliły po prostu papier. No i w drodze do tej papierni gdzieś parę paczek tych akcji, między innymi Kisze, trafiły na skup makulatury na Starym Mokotowie. I tam dwóch panów z tego Starego Mokotowa, z tego składu makulatury, rozpakowało te paczki, zobaczyli, o jakie fajne, kolorowe akcje, to może byśmy je zanieśli na targ. I na tym targu nasz oficer Kowalczuk po prostu trafił na nie, zobaczył, że są ciekawe, unikatowe, miał już wtedy wiedzę, że to są bardzo fajne akcje z ciekawej firmy, no i kupił od nich za jakieś tam pewnie kilka flaszek wódki. Rozumiem, że to jest ten rodzaj miejskiej legendy, która jest średnio weryfikowalna. W zasadzie jest w ogóle nie weryfikowalna, dlatego ona oficjalnie funkcjonuje w aktach sprawy i takie są zeznania świadków. No dobrze, ale jak potraktować w takim razie udział grupy, niewielkiej grupy, 4-5 osób, nikomu chyba specjalnie nieznanych jako ludzi, którzy zajmują się tego typu transakcjami na kilkaset milionów złotych. Jak traktować ich aktywność i dosyć śmiałe posunięcia w kwestii żądania roszczeń od Skarbu Państwa na grube pieniądze? Czy to byli ludzie, którzy działali autonomicznie i byli w pełni suwerenni? Twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem oczywiście nie. Tak samo jak autonomicznie i moim zdaniem nieautonomicznie i niesuwerennie działał tenże kolekcjoner, tak? No bo nawet zakładając, że mamy do czynienia, on chyba ciągle żyje, naprawdę z geniuszem i pasjonatem, który po prostu nic nie robi w swoim życiu, tylko zbiera te akcje. Ja byłem u niego w domu, rzeczywiście małe mieszkanie na wojskowym osiedlu na Bielanach, w okolicach VAT-u, zarzucone całe, wygląda jak taki skład akcji. Rzeczywiście w każdym miejscu w mieszkaniu, na każdym fotelu, na każdym stole leżą te akcje, leżały ułożone w sterty. Chciał mnie zabrać do piwnicy, żeby pokazać, że cała piwnica jest od podłogi do sufitu załadowana tymi akcjami. Z tego zrezygnowałem, ale
Zakładam, że ten pan miał bardzo dobre informacje, gdzie te akcje zdobyć i nie był to na pewno skład makulatury. Czy można powiedzieć, że ta historia, no, ona dzisiaj zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego, który wykreślił, podtrzymał tak orzeczenie o wykreśleniu z KRS-u. Czy tego typu transakcji, znaczy prób uzyskania odszkodowania za spółki, które były powołane, czy można się spodziewać, twoim zdaniem, więcej tego typu przedsięwzięć? Powiem krótko, jak interesowałem się tą sprawą, napisałem cykl artykułów na ten temat, byłem w ABW przesłuchiwany na tą okoliczność, rozmawiałem z oficerami, którzy prowadzą te sprawy, powiedzieli mi, że bardzo uważał, bo to jest rynek alternatywny do rynku giełdy papierów wartościowych wielkościowo, tak? Czyli jego kapitalizacja to jest kilkaset miliardów złotych w domyśle. Warto pamiętać jedną rzecz, że przed wojną, w przedwojennym rejestrze handlowym było około 170 tysięcy spółek. Takich jak Gisze. Oczywiście nie wszystkie miały taki majątek jak on, ale każda z nich miała majątek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Wojciech Surmacz, dziennikarz ekonomiczny, a ja Państwa zapraszam do kolejnej audycji, jak zwykle co tydzień we wtorek, Kulisy Spraw, tuż po 19. Dziękuję bardzo za uwagę. Łukasz Kurc. Informacje dnia w skrócie. Jest 19.30, Edyta Poźniak. Polskie władze będą nadal domagać się zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Tak zadeklarowała dziś premier Beata Szydło. Szefowa rządu powiedziała, że zwrot maszyny to dla polskich władz niezwykle ważna sprawa. Zabiegi dyplomatyczne trwały przez cały ubiegły rok. Będziemy dalej intensywnie domagać się zwrotu wraku polskiego samolotu, najważniejszego dowodu katastrofy smoleńskiej i też własności polskiego państwa. Więc na pewno te działania, które zostały już rozpoczęte, będą cały czas kontynuowane. Polski samolot rządowy Tu-154M rozbił się 10 kwietnia w 2010 roku pod Smoleńskiem. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w grudniu ubiegłego roku, że zwrot wraku nie jest możliwy, dopóki Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej będzie prowadził śledztwo. We Włoszech ratownicy wydobyli 7 kolejnych ciał. Bilans tragedii w Abruzji, gdzie lawina runęła na hotel, to 16 ofiar śmiertelnych, a 13 osób zaginionych. Od soboty nie znaleziono nikogo żywego. Rosja, Turcja i Iran będą wspólnie walczyć w Syrii z terrorystami. Moskwa, Ankara i Teheran wzięły także na siebie odpowiedzialność za monitorowanie zawieszenia broni między syryjskimi wojskami rządowymi a rebeliantami. Porozumienia zostały zawarte w stolicy Kazachstanu, Astanie, gdzie przez 2 dni toczyły się syryjskie negocjacje pokojowe. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja, Turcja i Iran uczestniczyły w astańskiej konferencji jako państwa gwarantujące porozumienie pokojowe między zwaśnionymi stronami konfliktu syryjskiego. Delegacja reprezentująca reżim Bashara al-Assada zgodziła się kontynuować negocjacje z ugrupowaniami opozycyjnymi, które doprowadzą do zawarcia trwałego rozejmu. To spotkanie miało konkretny cel – powstrzymać rozlew krwi, rozwiązać kryzys na drodze pokojowej i wypracować mechanizm dla osiągnięcia konkretnych rezultatów, cytuje agencja Interfax wypowiedź przedstawiciela Damaszku, Bashara Jafariego. Z kolei przedstawiciele rebeliantów zapewnili, że opozycja jest gotowa do dalszych rozmów i swoją wersję porozumienia przekazała poprzez specjalnego wysłannika ONZ Stefana de Misturę stronie rządowej, zapowiadając, iż na odpowiedź będzie czekać około tygodnia. Organizatorzy spotkania w Astanie, Rosja, Turcja i Iran w dokumencie końcowym przyjęły deklarację o terytorialnej integralności i suwerenności Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro odbędzie się pogrzeb generała Janusza Bruchwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf, żołnierza batalionu Armii Krajowej Parasol. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda. Generał Gryf, dowódca obrony Pałacu Michla w Powstaniu Warszawskim, zmarł w wieku 96 lat, 5 stycznia. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a o 13 na Powązkach Wojskowych rozpocznie się pochówek generała. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24 czas na świat w powiększeniu, magazyn międzynarodowy. Michał Żakowski, zapraszam. I zaczynamy od Wielkiej Brytanii, dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego. W studiu jest dr Przemysław Biskup, Grupa Badawcza Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Brytania. Dobry wieczór panu. Po powietrzu z Saskiej Kępy. Wyjaśnijmy najpierw, o co chodzi, co się dzisiaj wydarzyło. Brytyjski Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Wysokiego Trybunału i orzekł, że do rozpoczęcia formalnego procesu wyjścia kraju z Unii Europejskiej niezbędna jest zgoda obu izb parlamentu. To
właściwie powiedzmy także jedną wracamy, rzecz. Proszę Państwa, co się stało? Dlaczego ten wyrok obiegł cały świat? Dlaczego jest tak ważny dla całej procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Tylko przypomnę, że premier Theresa May obiecała i zadeklarowała, że do końca marca ta procedura wyjdzie w życie i Wielka Brytania będzie wychodziła z Unii Europejskiej. Czyli co się stało? Co, ten sąd, co oznacza decyzja Sądu Najwyższego? No to rak muszę ustąpić, jeżeli człowiek jest chory na rak. Także, proszę Państwa, no typowe, mamy tutaj rzeczy typowe, że Mazowiecki 11, a z domu artysty i artykuł 50, tak? Czyli świat moherowy, świat moherowy z beretów, świat moherowy z głów. I pierwotne stanowisko rządu brytyjskiego było takie, że ponieważ to dotyczy choroba na papieża, tu Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni i w oparciu o tak zwaną prerogatywę królewską. Ona mówi, ja wiem Panie, bo Jezus Chrystus poprosił o szklankę wody. Jezus Chrystus przybrał rolę takiego proszącego jakby. Umoferowy jest nie do pomyślenia, żeby Jezus Chrystus przybrał rolę żebraka. No to widzisz, kiedyś w Anglo-Ameryce Białystok byłam w parafii Świętego Ducha i ksiądz Andrukiewicz mówił, król czekał w pogotowiu do śpiewania. Ksiądz Andrukiewicz mówił, że taki wykład piękny, że Jezus Chrystus przybrał rolę żebraka. Kobieta go oblała, nie przyjęła, opluła. No a potem Jezus Chrystus jak wpuszczał do swojego królestwa, to jej nie wpuścił. Jej nie wpuścił. I po prostu bardzo piękny wykład, ona pobiegła powiedzieć do swojej wioski, że to jest ten, że to jest ten, Syn Boży, Zbawiciel. Dzięki tej jej akcji, mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, no właściwie też i decyzje o tym, że wychodzą z Unii Europejskiej. Tutaj ludzie nie mieli nic do gadania, że nie wracamy do artysty. Plastyka, no była też wystawa. Korekcje. Konstytucja brytyjska jest oparta na zasadzie subności parlamentu. To znaczy, nie musimy chodzić, ale parlament jest ostatecznym, można powiedzieć, decydentem we wszystkich sprawach, które dotyczą kwestii podstawowych. A za kwestie podstawowe na pewno należy uznać podstawowe prawa obowiązki obywatelskie. I spór istniał taki. To czy Unia Europejska dawała pewne prawa obywatelom Wielkiej Brytanii? Beretów, jak każdemu, jak obywatelom każdego innego państwa członkowskiego. Na przykład, zwłaszcza związane z prawem no mieszkania za granicą, berety, wolnym przepływem w ogóle osób przez granicę, wiedzą, tylko do Wielkiej Brytanii, bo z Wielkiej Brytanii do innych państw i tak dalej. Tam taki i teraz, co było kluczowe w tym sporze, to było to, praktycznie on w nic, czy referendum, które miało miejsce w czerwcu, ma być uznane za wiążące politycznie wiążące prawnie, mówią, jeśli wiążące prawnie z tego by wynikało, to uprawnienie rządu brytyjskiego do pustego skorzystania z prerogatywy korony, żeby uruchomić, że tak mogę powiedzieć, wniosek rozwodowy, krzyżami, czy też takie rzeczy, sąd takie rzeczy robi. To, ale że referendum, w ogóle będąc, żadnego Boga nie wierzy. Uznając, sąd jakby na ten temat w ogóle się nie wypowiadał, ale domyślnie uznał to. Wracamy, proszę Państwa, z domu artysty plastyka. Nie było bardzo dużo ludzi, może dlatego, że jest wróć, ludzie są niezadowoleni. Podkreślił, że w sensie prawnym referendum miał charakter konsultacyjny. Łażą, a to tu, a w związku tam, z tym ostateczna decyzja formalnie należy do parlamentu i zwyciężyła ta druga opcja. Dodajmy tutaj, że jest to opcja po prostu bardzo konserwatywna. Tak naprawdę to życzenie dzisiejsze w pewien sposób to nawet bym powiedział, jest pewien paradoks, że tutaj pewne racje polityczne powodują, że rosyjscy z partii konserwatywnej mają problem z tym orzeczeniem. Natomiast wywudzają od ludzi tak naprawdę ogromne ilości właśnie to orzeczenie broni bardzo tradycyjnie zmiany konstytucji brytyjskiej i w związku z tym w pewnym sensie broni również tak samo jak pozycji wielu najbardziej zatwardziałych eurosceptyków, którzy uważali, że Unia Europejska stale podkupuje brytyjską suwerenność. No bardzo to powiem szczerze skomplikowane, ale jednocześnie mam takie pytanie, czy to, że Sąd Najwyższy utrzymuje wyrok Wysokiego Trybunału, było dzisiaj zaskoczeniem, czy tego się można było spodziewać? Nie, to nie było zaskoczeniem. Po pierwsze dlatego, że to orzeczenie, chciałem też podkreślić, ono jest bardzo konserwatywne w sensie interpretacji brytyjskiej konstytucji. Po drugie,
Rząd brytyjski był na to przygotowany i zostało to już dzisiaj zapowiedziane, że były podejmowane pewne kroki przygotowawcze. I po trzecie, to orzeczenie, ono nie podważa Brexitu jako takiego. Ono tylko, powiedzmy, troszkę komplikuje sprawę od strony proceduralnej, ale też nie do końca, dlatego że pamiętajmy o tym, że rząd brytyjski ma jednopartyjną większość i przegłosowanie ustawy kompetencyjnej, a to będzie przypuszczalnie taka dosłownie jedno-dwuzdaniowa ustawa, która mówi o tym, że niniejszy parlament Zjednoczonego Królestwa upoważnia rząd Jej Królewskiej Mości do złożenia wniosku opartego o artykuł 50 Traktatu Unii Europejskiej. Przegłosowanie tego też nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem, jeżeli się ma samodzielną większość. I to są konsekwencje między innymi dzisiejszej decyzji właśnie Wysokiego Sądu Najwyższego i podtrzymującego wyrok Wysokiego Trybunału. I teraz to jest już taki, można powiedzieć, krok formalno-prawny, konstytucyjny i w pewnym, musimy to też rozumieć, w pewnym ciągu wydarzeń, bo niedawno mieliśmy przemówienie Theresy May, premier Wielkiej Brytanii, która nakreśliła te 12 kroków, 12 najważniejszych punktów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tego chyba ten najważniejszy, czyli zdecydowanie i tonem, a zarazem i słowem powiedziała, nie ma żadnego wspólnego rynku, nie będziemy działali w tym obszarze przywilejów Unii Europejskiej. Jak wyjść z Unii Europejskiej, to właśnie w maksymalny sposób. I teraz kolejną rzeczą polityczną to będzie wizyta Theresy May w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z Donaldem Trumpem w najbliższy piątek. Bo to w tym kontekście trzeba też rozumieć te wszystkie procedury, które się dzieją, prawda? Zresztą powiedziałbym, że to jest pośredni dowód na to, że taka podyspośrowana się tego orzeczenia i w takim kształcie i ono nie jest wielkim problemem. W przeciwnym razie, moim zdaniem, pani May nie wygłosiłaby tego fundamentalnego przemówienia brexitowego w ostatni wtorek, tylko poczekała do przełożyłby to na obecny tydzień, no i poczekałby taki Indus do czasu rozstrzygnięcia tak się spojrzał kwestii, na mnie, ale ona to antycypowała i znała, że to nie jest duży problem. Brytyjski minister odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zapowiada już, że w najbliższych dniach będzie przedstawiony projekt ustawy, która pozwoli na uruchomienie procesu opuszczenia wspólnoty, czyli już rzeczywiście tutaj mamy ten kolejny proceduralny akt, którego należy się spodziewać, ale jeszcze takie się pojawiło ze strony opozycyjnej Partii Pracy, że przemówienie premier May to nie plan, to nie wystarczy i że czekają na jakieś kolejne konkrety. Co to mogłoby być? Czy właśnie wizyta i rozmowa z Donaldem Trumpem i obietnica wspólnego układu handlowego? Zebracy się wściekają, chodzą w starych spodniach i szerokim kroku. To wypowiedź liderów Partii Pracy dotyczyła raczej tego, że dotacje, bo pani May przyjęła taką postawę, że w imię, że tak powiem, skutecznego prowadzenia negocjacji zakłada pewien rodzaj blokady informacyjnej dla parlamentarzystów. Negocjacje prowadzi rząd. Rząd jest za nie odpowiedzialny i rząd do momentu zakończenia negocjacji nie będzie informował ich przebiegu ani takich etapowych wynikach. I do ubiegłego wtorku rzeczywiście żelazna zasada była trzymana. Tak, zresztą ona została powtórzona we wtorek, więc myślę, że ona mniej więcej będzie obowiązywać. Największe znaczenie dzisiejszego orzeczenia dotyczy właśnie tej kwestii, to znaczy na ile parlament, wykorzystując debatę nad tą ustawą, będzie w stanie na przykład wymusić to, żeby być jakoś tam lepiej informowanym. A przez parlament rozumiem po pierwsze posłów, tak zwanych posłów z tylnych ław, czyli szeregowych posłów partii rządzącej, a po drugie oczywiście wszystkie partie opozycyjne. Natomiast zobaczymy, ale to mimo wszystko nie ma, to nie są kwestie fundamentalne. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj oczywiście trzeba podkreślić, że potencjalnie jest to coś, co może zmienić trochę dynamikę negocjacji. Moim zdaniem niekoniecznie kierunek, w którym one pójdą, czy tym bardziej ich ostateczny taki strategiczny wymiar, bo Wielka Brytania, jestem przekonany, że wyjdzie z Unii Europejskiej. Natomiast na pewno dostarczą, znaczy konstruktywne propozycje ze strony Amerykanów na pewno znakomicie wzmocnią pozycję negocjacyjną pani May w wielu konkretnych sprawach,
vis-a-vis Unia Europejska. Czyli ona będzie mogła pokazać, że ma realną alternatywę. Zamiast Unii Europejskiej proponujemy to i to i to i takie konkretne rozwiązania ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to spotkanie z Trumpem, to ono będzie takim pierwszym spotkaniem, nazwijmy to kosmetycznym, żeby się spotkać, porozmawiać. Czy tutaj czegoś już konkretnego możemy się spodziewać? No, to jest pytanie trochę o styl nowej prezydentury Trumpa. Wydaje mi się, że możliwe jest jedno i drugie. Ale jak wiemy, pan prezydent Trump potrafi zaskakiwać. Więc zobaczymy. Pamiętajmy z drugiej strony, że no, pani May nie należy do tego odłamu partii konserwatywnej, której się cieszy największą sympatią Trumpa. No, ale z drugiej strony w ogóle ta May to jakaś dewotka. Jak Nigel Farage.